przede wszystkim najbardziej dziękuję tutaj głównej autorce, mistrzyni malarstwa, która jest w tej chwili najważniejszą osobą. Dla mnie to jest osoba, która zaskakująco jest bardzo oryginalna, zdolna tam napisać te rzeczy. Dla mnie to jest malarka, która jest na pograniczu tak zwanego nurtu, a to robię bałagan, tak zwanego nurtu amatorskiego i tak zwanego nurtu i tak zwanej profesji. Ponieważ jest tu szereg rzeczy, no troszkę tych lat, jak tam pracuję w tym zawodzie, także naprawdę, jeżeli ktoś potrafi, no dość dobrze, na paru miejscach bardzo dobrze zrobić autoportrety, portrety, jakieś pejzaże i w ogóle ciągle są pomysły bardzo skrajne. Tu nie ma czegoś takiego jak na ogół, przywykło się, myślę, że amatorskie historie malarskie są bardzo dobre, pracowite, należy to cenić i tak dalej, złote słowa, a na ogół kończy się albo zaczyna i kończy na kwiatkach, owocach i tak w kółko. Z tym, że to też jest ważne, choćby nasi wspaniali malarze, miniaturzysty Niderlandy i tak dalej, to były miniaturki fantastyczne martwej natury. Ale tutaj pani od sasa do lasa jest to, jest dla mnie to jest jakiś wiosna Wagnera, opera, tu jest jakiś trochę mini polityk, a tu już przysiadła i robi, kiedyś był taki artysta Krasiński się nazywał, jakieś 12-15 lat temu, coś podobnego usiłował robić, rozbudował to w takie kwadraty prześcienne jakieś bryły, ale to wszystko ręcznie. A pani po prostu co dopadnie, cały czas się śmieje, dopadnie jakieś przeszkody z drutu kolczastego i przeskakuje przez to, a potem myśli co da. Także nie, zadaję sobie ciągle trud, żeby coś pokonać. Jak tu zobaczymy to wszystko, co niesamowite rzeczy. Tutaj po prostu pani Kaźmiera dopadła po prostu swoją ze starej szafy z dykty, albo ta dykta dopadła panią i za przyzwoleniem męża bardzo wyrozumiałego bez przerwy tworzy i tworzy. Jerzymianowiczu, który jako pierwszy instruktor właśnie no po prostu zwrócił uwagę na pewne błędy, jakieś tam coś, pomógł mi zauważyć. Dziękuję panu Marianowi Zielińskiemu, który jest artystą, plastykiem w Dzierżoniowie, do którego należy koła. Od roku jesteśmy razem. Pan Marian wymyśla różne tematy, które mnie zmobilizowały do tego, żeby sięgnąć dalej niż tylko tworzenie z natury, ale również poszukiwać różnych innych rzeczy. Jak tu widać, pory roku, jakieś tam atmosferyczne kryształy i jakieś rzeczy, które właśnie spowodowały, że powstały te obrazy piękne. Bardzo dziękuję. Chciałam podziękować panu Leonowi Barańskiemu. Thank you.
Kazią znamy się od 2007 roku, chociaż wcześniej troszeczkę ja Kazię poznałam, ponieważ pracowała w aptece. I dlatego akurat ja pracowała to w Dzierżoniowie na Różanym, a ja przychodziłam do tej apteki. A potem już spotkałyśmy się w kole plastyków amatorów. Kazia ma niesamowity dar, bardzo lekką rękę do malowania i ten dar ma naturalny, dosłownie naturalny. Potrafi złapać chwilę, moment, sekundę i zachować to wyobraźnię.